około 10 godziny wpłynęło zgłoszenie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej o zdarzeniu, które miało miejsce na terenie zakładu drobiarskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Dotyczyło ono emisji amoniaku na terenie zakładu. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych było 14 osób. Tylu osobom została udzielona pomoc na terenie zakładu, natomiast 7 osób z tych 14 zostało transportowane do miejscowych szpitali. W pierwszej fazie działań, które prowadzili strażacy, zostało ewakuowanych ponad 160 pracowników tego zakładu. Natomiast strażacy zabezpieczają miejsce emisji tego amoniaku. Prace trwają w obrębie jednego budynku, gdzie strażacy demontują część konstrukcji. Prawdopodobnie emisja tego amoniaku była z jakiejś zamkniętej przestrzeni na terenie jednej z hal. W tej chwili trwa już zabezpieczenie tego obiektu. Nie występuje żadne zagrożenie ani dla pracowników tego obiektu, ani dla okolicznych mieszkańców. Prawdopodobnie jest to pokłosie zdarzenia z niedzieli, gdzie część z tego amoniaku, który wyciekł w niedzielę, zgromadził się gdzieś w jakiejś zamkniętej przestrzeni w budynku. Dzisiaj strażacy właśnie uzyskują dostęp do tego miejsca, żeby już całkowicie zabezpieczyć ten teren. Służby i inspekcje przeprowadzą kontrolę na terenie tego zakładu, o tym mówiła pani dyrektor generalna z tych zakładów drobiarskich. I dopiero wtedy oczywiście po tych inspekcjach zostanie wznowiona produkcja. Byliśmy nieopodal, na dzień dzisiejszy były zaplanowane na terenie powiatu bialskiego ćwiczenia. Stąd też specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która była w promieniu 50 km od miejsca dzisiejszego zdarzenia, także te siły zostały szybko zadysponowane tutaj na miejsce i te działania mogły być sprawnie poprowadzone. W takich momentach natychmiast się uruchamia sztab zarządzania kryzysowego. Są przygotowywane siły i środki, mobilizowane tak zwanym cichym systemem, a więc bez wzbudzania niepotrzebnych emocji. No niestety zakład jest w trakcie modernizacji, więc nakładają się prace budowlano-modernizacyjne w czasie trwania procesu produkcji. Tutaj w tym wypadku doszło do jakby powtórnego wydostawania się już tego amoniaku w niewielkiej ilości, który nie odparował w zupełności po awarii sobotniej. Bardzo możliwe, że zbyt wcześnie rozpoczęto produkcję. Trzeba było jeszcze dzień, dwa dokonać wietrzenia i usuwania skutków sobotniej awarii, ale to już służby chemiczne Państwowej Straży Pożarnej będą monitorowały. Nadzór budowlany został powiadomiony, także on też będzie nadzorował Państwowa Inspekcja Pracy. Służby już zewnętrzne odejdą dopiero, kiedy sytuacja będzie w 100% potwierdzała, że nie będzie żadnych skutków po tej awarii sobotniej. Największe obawy istnieją tylko w stosunku do pracowników znajdujących się w takim zakładzie, ale ich systemy i monitorowania, i alarmowania pracowników są aktywne, są sprawdzane. Jak okazuje się, na tyle skuteczne, że wyprowadzono całą załogę